Pani marszałek, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u razem z posłami zapominają o ludziach, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, o dzieciach, o świadczeniach rodzinnych, o czym tu było mówione. My tylko prosimy o 10 milionów złotych na Urząd do Spraw Kombatantów na zwiększenie środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla kombatantów, którzy są w bardzo trudnej sytuacji życiowej. To jest naprawdę bardzo nieduża kwota i bardzo prosimy o poparcie tej poprawki. Zapominaliście w poprzedniej kadencji rozpatrzyć bardzo ważną ustawę o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość zgłoszonych przez prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale bardzo prosimy o tą niedużą sumę pieniędzy na rzecz kombatantów, którzy są w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dziękuję.